Cieszę się z wyniku, cieszę się, że niektórzy zawodnicy pojechali, niektórzy ich skreślali, bo już też były takie pogłoski, że Krzysiu ma nie jechać, bo tylko że jedzie na sparingu, także niektórzy się usiądą i zastanowią się nad tym, co opowiadają. Jeżeli chodzi o wynik, no to my już wciągnął ten wynik. Wynik jest taki, że możemy powalczyć o bonusa w Tarnowie, także się cieszę. Idziemy do Gorzowa. I dzisiaj mogę powiedzieć, że na pewno ten skład nie pójdzie do Gorzowa. Ale to nie będę wymieniał nazwisk na razie. Kto pojedzie, kto nie pojedzie. To jest moja tajemnica. I cieszę się, że wreszcie mamy takiego Mateusza Rymiera, że wreszcie ten chłopak załapał i że udowodnił, że jest w stanie walczyć nawet z najlepszymi. Jeżeli chodzi o Mateusza, to musicie trochę, jak to się mówi, wyhamować, bo on na wyjazd jeszcze nie jest przygotowany. A tym bardziej, jak pojedziemy do Gorzowa na przyczepny tor. To chłopak na tą chwilę to może sobie tego krzywdę zrobić tam. Dlatego lepiej, żeby jeździł u nas na razie, żeby się objeżdżał, a przyjdzie taki czas, że pojedzie na takie tory, które też będzie mógł walczyć. Cała drużyna jakby pojechała, nie mieliśmy swojego punktu i trzeba jeszcze raz zaznaczyć, no postawa Mateusza Rujnera, który wygrał swoje dwa pierwsze wyścigi i jakby tego, co nam zawsze brakowało, Mateusz nam to dał. Później Marcin później się dopasował i też przywiózł dwójkę z bonusem i tutaj robi się 8 punktów plus bonus i to jest jakby duża zaliczka, duży plus dla nas, także łatwiej nam się może jeździć, tak? Ja tutaj ze swojej strony chciałem tylko podziękować ludziom, którzy we mnie wierzyli i po prostu dawali mi te wsparcie i nawet po dwóch słabszych sparingach nie miałem się o co martwić, tak? Więc jechałem tutaj prosto z Anglii, z trudnego toru. Jeszcze w sumie nie wiedziałem, jak to będzie, ale postanowiłem, no widocznie tak musi być u mnie, że im więcej jeżdżę, tym lepiej jeżdżę i mniej treningów, więcej jazdy, dostosować się na wierzchnię, tak? Każdy wie na jaką. I nie możemy sobie pozwolić po prostu na przegrane typu do 30, bo to jakby spadają nasze morale w 2 minuty, tak? Więc myślę, że przed nami jeszcze dużo pracy. Dzisiaj naprawdę cała drużyna pojechała i co mam powiedzieć? Wszystko zagrało, tak? No, ludzie, którzy robili tory, ludzie, którzy się tym zajmują. Cały nasz sztab szkoleniowy zrobił świetną robotę, więc tutaj trzeba podziękować. A my po prostu zawodnicy tylko to przygotowaliśmy, te ciężkie treningi, te sparingi, które jechaliśmy naprawdę, patrząc na inną stawkę, na stawkę ekstraligową, jechaliśmy bardzo dużo. Widać, że przyniosły to efekty. Cóż, fajnie, cieszymy się, ale mówię, trzeba pracować na tym, żeby te wyjazdy były lepsze i trzeba jechać do przodu, tak? Nie patrzeć się na innych, tylko jechać swoje. Nie wiem, każdy jedzie, obojętnie gdzie, bo czy to jest do Gorzowa, czy to jest do Wrocławia, każdy jedzie po to, żeby wygrywać. Jeżeli chodzi o treningi, to będą 2 treningi w tygodniu. Wiadomo, że dzisiaj się przesuwa to wszystko, bo kiedyś wiadomo, że było w niedzielę. Zawsze wiadomo, tam się robiło czwartek, piątek trening i wszystko było zaplanowane z góry. A dzisiaj wiadomo, że te mecze są poprzesuwane. Ja teraz jedziemy w piątek już do Gorzowa na mecz, także muszę po konferencji prasowej zebranie będzie z zawodnikami porozmawiać i wtedy ustalimy trening, czy to będzie środa, czwartek, czy będzie wtorek, środa, no zależy. No niektórzy nie potrzebują treningu, bo tak jak Krzysiu jeździ w Anglii, no to po prostu nie potrzebuje treningu, bo po prostu jedzie, a jedynie jak tam przywiezie silnik i musi sprawdzić albo coś, to wtedy przyjedzie i pojeździ, nie? Ale ogółem, no to niektórzy trenują tak jak mogą i mają możliwość gdzieś indziej potrenować, bo niektóre kluby wpuszczają na Kleszno Okonieckiego, żeby pojeździł nawet, bo ma takie układy i po prostu jeździ. I musi tutaj przyjeżdżać, a ci, gdzie nie mają jeździć, gdzie, to jeżdżą w Grudziądzku, a nie obiecuję, może jeszcze jakiś sparing zagramy, jeszcze podzwonię jutro po moich przyjacielach, może lepiej jakiś sparing zrobimy tutaj, wiadomo, przyczepny, bo musi być przyczepny, bo w Gorzowie będzie na pewno przyczepny. Tam jest start i w polu też tak przeważnie jest tam przyczepny, także plany dopiero będą jutro, jak się obudzimy, a obudzimy się później na pewno. Moje plany do najbliższych dni, no chciałbym troszkę odsapnąć, odpocząć. Ja wyjeżdżam już w środę do Tarnowa, bo mam w czwartek finał do tego kasku, więc
to są dla mnie też bardzo, bardzo ważne zawody. No, chciałbym celować tam w pierwszą szóstkę, bo pierwsza szóstka obliguje do tego, że będę mógł jeździć w eliminacjach do Grand Prix i do Seku, tak? To jest jakby mój podstawowy cel indywidualny, więc odpuszczam sobie jakby treningi Grudziądzu, a takim dobrym trawiarem będzie ten turniej w Tarnowie, więc myślę, że to mi wystarczy, a odpoczynek też się przyda, bo dużo jeżdżę, ale naprawdę nie narzekam, bo w Anglii naprawdę mi się dobrze jeździ, wszyscy mnie dobrze przyjęli i czuję się tam świetnie, więc cóż, no cieszę się, że tak wszystko jakby zagrało dzisiaj. Tak jak kiedyś mówiłem, sparring to jest tylko sparring, a dzień meczu to jest coś innego i tutaj musimy pokazać swoje największe umiejętności, tak więc myślę, że dzisiaj każdy z nas pojechał na powyżej 100% swoich umiejętności, no bo ten mecz układał nam się od początku bardzo dobrze. Bardzo trudny mecz dla nas na pewno, znaczy dla gospodarzy też nie było łatwo, bo jednak to jest walka, to są zawody i każdy chce jak najlepiej. No cóż, no my mieliśmy w połowie zawodów takie spotkanie, że każdy z nas trochę, wiadomo, stara się walczyć, ale każdy z nas trochę załamywał ręce, że w każdą stronę próbujemy iść, a dalej tej prędkości nie mamy. W danym momencie nawet żeśmy się pogubili totalnie i w tych playoffach troszeczkę gdzieś tam coś zagrało, ale wiadomo, no to są gdzieś tam już po całej sprawie gdzieś tam nasze, może już gospodarze tak naprawdę wyluzowali, chcieli cało bezpiecznie dojechać do końca. No cóż, no to jest początek sezonu i my tak naprawdę nie mieliśmy okazji za bardzo się przygotować na takie warunki i, że tak powiem, pojechaliśmy z biegu.